Kiedy prowadzę warsztaty, to na pierwszym spotkaniu najczęściej pytam, z jakiego powodu tutaj przybyli uczestnicy. I wtedy kobiety zaczynają wymieniać całą listę rzeczy, które skłoniły ją do uczestnictwa. Natomiast mężczyźni, najczęściej pół żartem, pół serio, mówią jeden tylko powód. Zmusiła mnie żona. Czy faktycznie mężczyznom nie zależy na związku? Czy im się nie chce pracować nad relacją? A może nie jest wcale aż tak źle? Zapraszam na kolejny odcinek. Mężczyźni z reguły nie widzą potrzeby pracować nad relacją. Wynika to z tego, że do małżeństwa, jak do wielu innych spraw, podchodzą dość pragmatycznie. Jeżeli nic się nie psuje, jeżeli małżeństwo nie przecieka jak kran, czy nie zamiesza się jak komputer, to nie ma co w nim naprawiać. Zgodnie z zasadą, po co naprawiać coś, co dobrze działa, wolą nie mieszać nic w relacji, bo najczęściej lubią małżeństwa takie, jakie one są. Rzadko też sięgają do różnego rodzaju literatury związanej z tematyką damsko-męską. Natomiast kobiety już od początku małżeństwa chcą coś zmieniać. Chcą coś przestawiać, remontować, bo chcą coraz bardziej rozwijać relacje. My to po prostu kochamy. My lubimy rozwijać więzi. I bardzo często sięgamy po różnego rodzaju książki, które gdy przeczytamy, dajemy swoim mężom. I później każdego dnia patrzymy, czy już zaczęli czytać. Może tylko ja tak robię. Lubimy rozmawiać o naszych wewnętrznych problemach, a kiedy nasz mąż tego nie chce, bo tego nie lubi, to wydaje nam się, że mu nie zależy. I wtedy czasami płaczemy wieczorem w poduszkę, bo wydaje nam się, że już nas nie kocha. Natomiast wcale tak nie jest. Oczywiście to tylko uogólnienia. Ale moje doświadczenie jest takie, że rzadko się zdarza, żeby dwie osoby w małżeństwie tak samo szukały rozwoju relacji. Drogie panie, nie bierzcie tego do siebie, jeżeli wasz mąż nie inicjuje rozmów na temat waszego małżeństwa. Mój też tego nie robi. Za to, jeżeli macie ochotę porozmawiać, wybierzcie mały odcinek tematu. Mężczyźni lubią wiedzieć, o co dokładnie chodzi. I oczywiście, nie komentuj, nie oceniaj, a już na pewno nie neguj tego, co w tej chwili szczerości mówi do ciebie twój mąż. Taka okazja może się wtedy już nie powtórzyć. Natomiast ty, mężczyzno, jeżeli oglądasz ten film, bo zmusiła cię do tego twoja żona, to mam prośbę. Czasem zagadaj coś na temat waszego związku. How you doing? I daj się wciągnąć w rozmowę, jeżeli twoja żona tego potrzebuje. I najlepiej też powiedz jej, kiedy najbardziej lubisz rozmawiać na tematy dotyczące waszej relacji. Czy na spacerze, czy przy kubku kawy, a już na pewno nie w półfinale Ligi Mistrzów. A ty, mężczyzno, jeśli to oglądasz z własnej woli, to wiedz, że już jesteś herosem. Widać, że tobie bardzo zależy na pogłębianiu relacji z twoją żoną. Kochani, co wy na to, żeby sprawdzić zainteresowanie tym kanałem przez mężczyzn i kobiety? Jeżeli jesteś kobietą, to naciśnij łapkę w górę. Jeżeli jesteś mężczyzną, to napisz komentarz. Oglądam, bo chcę lub zmuszony przez żonę. Aha, a jeżeli jesteś kobietą zmuszoną przez swojego męża do oglądania tego filmiku, to napisz w komentarzu kobieta wyjątkowa. Życzę wam dużo cierpliwości do was samych oraz oczywiście proszę o subskrypcję. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiam was serdecznie.